Gościmy w kolejnym nagraniu zawodowych sprzedawców Roberta Wąsa. Witam cię, Robercie. Cześć Maćku, witam. Dzień dobry. Dzisiaj Robert opowie nam, w jaki sposób robić ciekawą prezentację w PowerPoincie. Jaka jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o kwestie związane z PowerPointem? Może jest kilka. Tak, Maćku, jest kilka. Okazuje się, że najważniejsza z tych, moim zdaniem oczywiście, a kwestia dotycząca prezentacji PowerPointowych, to jest prostota. Mhm. Wielu światowych mędrców czy myślicieli... Czyli to, co powtarzał Steve Jobs. Tak, na przykład. Simplified. Dokładnie. Czy najwyższą formą wyrafinowania jest prostota, to też jakieś są słowa Alberta Einsteina. Więc prostota to jest pierwsza z tych kwestii. Dlaczego w ogóle PowerPoint odnosił takie sukcesy i dlaczego dzisiaj takie sukcesy odnosi program Prezi? No to są znowu badania psychologiczne. Ludzie to wzrokowcy, więc kupują oczami. Kupują to, co widzą. Lubią widzieć to, o czym się mówi, tak? Tak. Ale tutaj w związku z tym pojawiają się ogromne pułapki. Ponieważ większość prezentacji robionych w PowerPoincie nie jest prosta. Tak. Program daje ogromne możliwości. To pamiętam jeszcze ze studiów, tak? A teraz kolejny slajd. No i czytanie tego slajdu zajmowało 10 minut, tak? Jeszcze tam się pojawiły jakieś wzory. No, tragedia. Więc program daje ogromne możliwości, a dzisiaj Prezi przebija te możliwości, dając, jak ja to nazywam, tak zwany efekt wow. Czyli ja oglądam jakąś prezentację zrobioną w programie Prezi, oczy mi wychodzą z orbit, jakie to jest piękne i wspaniałe. No bo to jest dopracowane graficznie, tak. bardzo fajnie. Natomiast nie bardzo wiemy, co jest w środku. Albo nie zawsze to, co jest w środku, jest istotne. Tak. Czyli ładne opakowanie niekoniecznie zawiera ciekawy produkt w środku. I to jest jedna z pułapek, w którą bardzo wiele osób, które korzysta czy z Prezi, czy z PowerPointa, wpadło. Że zaczęło wykorzystywać zbyt mocno wszystkie możliwości tych programów. Kolejna kwestia, nie wiem jakie są twoje doświadczenia, ale ja na przykład widziałem prezentacje PowerPointowe, które były z klucza przygotowane na godzinę czasu i zawierały na przykład 60 slajdów. Czyli jeden slajd na minutę. No to ciężko jest to wykonać. To już trzeba mieć żołnierskie tempo. Więc kolejna taka pułapka, w którą jest łatwo wpaść, to za dużo slajdów. Dlaczego to jest za dużo slajdów? To jakie jest optimum, albo jak ty to robisz? Bo generalnie osoby, które korzystają z tego produktu, czy z tej możliwości, chcą jak najwięcej treści przekazać za pomocą tego medium, pamiętając o tym, że ludzie to wzrokowcy. W związku z tym, jak będą to widzieć na ścianie, to łatwiej do nich trafi. Okazuje się, że to nieprawda. Ja ostatnio spotkałem się w literaturze z takim światowej sławy ekspertem w dziedzinie wystąpień publicznych, który powiedział, że jeden slajd na godzinę jest absolutnie wystarczający. Szczerze powiedziawszy, potrafię sobie wyobrazić, że ja do jednego slajdu prowadzę prezentację przez godzinę, bo jestem gadułą. Ale to jest wyzwanie, wydaje mi się, zbyt duże. Więc można zacząć małymi krokami i ta ilość slajdów może być na tą godzinę większa, przy czym 60 na pewno jest ilością zbyt dużą. Kolejna pułapka, w którą się wpada, to jest... Za dużo treści jest na jednym slajdzie. Ponieważ... Jak dobierać tą treść? Jak ją budować na ten slajd? Znaczy, tekst, zdjęcie... Szczerze powiedziawszy, to znowu trzeba pamiętać o tym, że ponieważ ludzie to wzrokowcy, więc oni będą jakby wzrokiem chłonąć informacje. I co się okazuje? Okazuje się, że w trakcie prezentowania PowerPointa dochodzi do takiego kuriozum, że słuchacze zamiast słuchać człowieka, który przedstawia jakąś ofertę czy prowadzi jakiś wykład, slajdy, tak? Czyta ze ściany. Aha. W związku z tym dochodzi do... Czasami zdarzy się też, że czyta tyłem do nich.
Jakby, też w ogóle pomijmy tą, pomijmy tą kwestię, zajmijmy się tylko i wyłącznie kwestią odbioru. Tak. Ludzie zaczynają czytać ze ściany, zamiast słuchać prelegenta. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę osoba handlowca, czy prelegenta, czy tego, który prezentuje, jest najważniejszą częścią tej całej oferty. Bo to na tym jest oparte, w jaki sposób będzie ta oferta odbierana. Więc jeśli ludzie zaczynają czytać ze ściany, przestają słuchać człowieka i można powiedzieć, że w pewnym momencie ten prelegent nawet staje się zbędny, bo przeszkadza w czytaniu. Ja widziałem takie slajdy, gdzie tekst tu było tak dużo, że z odległości kilku metrów osoby siedzące z tyłu sali już nie mogły się doczytać. No to takie ekstremalne sytuacje też się zdarzają. Niektórzy uważają, że nie powinno być więcej jak 6 linijek tekstu na slajdzie. I to jest z takiej starej szkoły jeszcze prowadzenia prezentacji, której uczyłem się ładnych kilka lat temu. Dzisiaj o tym ekspercie, o którym powiedziałem, on mówi, że powiedział, że na slajdzie mogą się znaleźć maksymalnie 4 słowa. 4 słowa klucze. Jest coś takiego w sprzedaży, wiele firm tego uczy swoich handlowców, jak elevator speech, czyli takie 30-sekundowe, krótkie zaprezentowanie największych atutów swoich bądź swojej oferty. Tak, spotkałem się też, że w Stanach Zjednoczonych widziałem taki kadr z filmu, gdzie handlowcy, tam przedstawiciele medyczni głównie, jest ich tam dziesiątki i wszyscy z zapałkami zapalają zapałkę i mają zaprezentować swoją ofertę. Jeżeli zdążą, no to nie zostaną poparzeni. To już jest taki skrajny przykład. O, bardzo ciekawe. Ale ciekawe ćwiczenie wykonywaliśmy we własnym gronie i muszę kiedyś spróbować. Daje do myślenia. Więc wracając do tej kwestii, on proponuje, ażeby swoją ofertę, swoją prezentację spróbować zmniejszać w ilościach 16:8:4. Czyli jakby to ładnie powiedzieć. Na przykład powiedz o sobie w 16 zdaniach, potem skróć to do 8, skróć do 4 zdań. Czyli wybierz całą esencję. Zaczynamy od zdań, a kończymy na słowach. Również można w ten sposób podejść do ilości slajdów. Przygotuj prezentację godzinną, która ma 16 slajdów. Następnie zrób z tego 8, a potem 4. Bo z kolei też jest kwestia taka dotycząca prostoty, że wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie bardziej. Nie bardziej, tak. To i dlatego te 4. Szczegółowego zarządzania. Więc te 4 to jest jakby taki, wydaje mi się, na chwilę obecną ma optymalna liczba. Do tego dochodzi sporo takich pułapek czysto technicznych. Ponieważ z jednej strony się pamięta o tym, że ludzie to wzrokowcy i pokazuje im się coś na ekranie czy na ścianie, a z drugiej strony zapomina się o tym, że w takich prezentacjach bardzo często należy wykorzystywać, czy opłaca się wykorzystywać obrazy. Ponieważ jeden obraz potrafi zastąpić 1000 słów. Skoro mamy kilkanaście linijek tekstu na jednym slajdzie w prezentacji, to czemu nie jedno zdjęcie zamiast 4-5 slajdów? Prawda? Dokładnie tak, więc wystarczy jeden obraz, który opowie, czy w jakiś sposób nawiąże do tego, czym chcemy opowiedzieć. Wówczas ludzie, kiedy będą widzieć obraz, nie będą czytać ze ściany, tylko będą słuchać nas. Pobudzanie jednocześnie dwóch zmysłów spowoduje, że przekaz będzie zdecydowanie bardziej skuteczny, a to pomoże nam lepiej zaprezentować swoją ofertę. I jeszcze jedna kwestia, która na tą chwilę przychodzi mi do głowy, to bardzo często, ponieważ takie są kanony, stosuje się białe tło i czarny tekst. Czyli brzydko mówiąc, wygląda to tak, jakby ktoś powiesił gazetę na ścianie. Z badań psychologów wychodzi tak, że w tej formie jest łatwiej czytać. Czyli na białym tle ciemny tekst czy czarny tekst jest łatwiejszy do przeczytania. Skoro my to stosujemy, to znaczy, że naszym słuchaczom jest łatwo czytać. Pytanie, czy nam chodzi o to, żeby im było łatwo czytać, czy żeby im było łatwo słuchać. Natomiast jest trudniejszy odbiór. Też jeżeli mamy ciemne tło i jasne litery,
to pamiętamy też o tym, że litery świecą na ścianie, tak? Natomiast właśnie idąc w tym kierunku, gdzie mamy ciemne tło i jasne litery, czy jasny tekst, to trudniej się to czyta, ale przekaz do naszego mózgu szybciej trafia. Ponieważ wiemy już, że trzeba zmniejszyć 16, 8, 4, więc jeżeli będziemy używać czterech słów na ciemnym tle, to nie spowodujemy, że to będzie ciężko przeczytać. Unikniemy tej opcji trudnego czytania, natomiast pobudzimy mózgi naszych słuchaczy do łatwiejszego odbioru tej komunikacji. Więc skuteczna prezentacja w PowerPoincie, od czego ja bym zachęcał, od czego można zacząć, to przede wszystkim prostota, uprościć slajdy, zredukować ich ilość, wyrzucić stamtąd tekst, pozostawić esencję, korzystać z obrazów, które przemawiają do świadomości naszych słuchaczy i pokazują to, o czym chcemy opowiadać. Stosować ciemne tło i jasny tekst. I w większości przypadków są... Tak, są treścią właśnie. Bo czasami spotykam się z taką opinią, że no była świetna prezentacja, wszyscy się bardzo dobrze bawili, ale tak naprawdę tej treści było mało. I jak dobierać ilość tej treści w ogóle, którą chcemy przekazać? To myślę, że to jest temat na osobne spotkanie, bo to moglibyśmy tu pewnie jeszcze z godzinę na ten temat rozmawiać. Natomiast człowiek, który prezentuje, czy prowadzi tę prezentację, czy prelegent, powinien się bardzo mocno zastanowić nad tym, co chce przekazać swoim słuchaczom. Cel prezentacji. Dokładnie tak. I pod tą powinna być ustawiona... to powinna być ustawiona treść. Treść nie powinna być bezpośrednio w prezentacji, powinna być na wykładzie. Jeśli by to tak uprościć, to osoba, która nie była na danej prelekcji, otrzymując prezentację, nie powinna absolutnie niczego się z tej prezentacji dowiedzieć, co było na prelekcji. Czyli ktoś, kto był nieobecny, z prezentacji nie powinien dostać informacji. Natomiast ktoś, kto był, wracając po jakimś czasie do prezentacji, z obrazów wszystko, tak? powinny mu wrócić jego myśli, przemyślenia, uczucia, które by towarzyszyły wtedy, kiedy był na tej prezentacji. To też bardzo ciekawie zabezpiecza naszą treść prezentacji. Ale oczywiście, że tak, i prawa autorskie wszystkie fantastycznie są w ten sposób zabezpieczone. Jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej kwestii, o której spotkałem się ostatnio też w literaturze, gdzie bardzo mocno skrytykowane było zbyt mocne ego firm, które produkują, można powiedzieć, prezentacje. Być może i ty, i osoby, które nas oglądają, widziały prezentacje, gdzie no, 1/3 czy tam 1/4 powierzchni każdego slajdu zajmuje piękne logo firmy. A tak. Jesteśmy dumni z naszego logo, tak? To jest kwestia taka, że to zakłóca odbiór tego, co ma być. No bo odbieramy slajd. Logo, które tak naprawdę... No, ja nie wiem, czy ono w ogóle powinno się pojawiać na slajdach. Absolutnie nie. Jeżeli mamy ochotę przypomnieć klientom swoje logo, to ono może znaleźć... Na ostatnim slajdzie. Na pierwszym slajdzie, jako slajdzie tytułowym, że prezentacja została przygotowana przez firmę X. Natomiast potem na slajdach powinniśmy tego raczej unikać, bo to zakłóca odbiór treści, które chcemy przekazać. Bo to logo to jest taki kwiatek do kożucha. Tak, to bardzo, bardzo ciekawe porównanie, ale coś w tym jest. Więc raczej unikać logo z jednej prostej przyczyny. Jeśli nam się wydaje, że nasi słuchacze, czy osoby, do których mówimy, nie wiedzą, z jakiej my jesteśmy firmy, no to wolałbym tego oficjalnie przed kamerą nie komentować, co to, o czym to świadczy. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Ale jeśli chcemy koniecznie się pochwalić swoim logo, no to wystarczy zrobić to na pierwszym slajdzie tytułowym, żeby jakby zobrazować firmę. To tak wydaje mi się, można by było najkrócej opowiedzieć, co można już zrobić dzisiaj samodzielnie, jeśli chodzi o prezentację.
Natomiast jeśli ktoś chciałby ten temat zgłębić, no to ja oczywiście zachęcam do kontaktów bezpośrednio ze mną. Bardzo chętnie udzielę takich wskazówek czy porad, w jaki sposób prezentację uprościć, żeby była skuteczniejsza. Dziękuję Ci, Robercie. Dziękuję, Maćku. Zawodowi sprzedawcy, czołem.